Znajdujemy się na końcu wioski Powałczyn. Mamy tutaj bunkier dowódcy odcinka frontu. Jest w dole, nie ma okna ostrzałowego, prawda? Czyli tu z tego bunkru dowodzono, prawda? Częścią umocnień, które znajduje się nieopodal, czyli pół kilometra stąd. Był tu jakiś porucznik albo kapitan, prawda? Stąd dowodził, dostawał sygnały, prawda? Dostawał telefony. Tutaj nieopodal jest jeszcze taki rowek, było doprowadzone prąd i telefon, prawda, do tego miejsca. Znajdowało się tutaj do 16 żołnierzy. Mogły przenocować, przebić sobie. Jest ukryty pomiędzy drzewami, starymi drzewami, na obrzeżach malutkiej rzeki, na którą leży Powałczyn. Jest to korytarz. I na górze jeszcze jest dosyć dużą taką ciekawostką, jest studnia zrobiona, taki basen wodny, który po prostu jeśli obce wojska przerwały linię frontu i gdzieś tutaj niedaleko już byli, więc zalewano, są takie śluzy, prawda, tam są takie wejścia wewnątrz i zalewano do połowy wodą, żeby wróg nie mógł użyć dla siebie właśnie w tym momencie tego bunkru.